Witam Was serdecznie. Jeszcze na dobre nie zdążyłem opublikować filmu, który nagrałem na Mazurach na temat całości, na temat koła Zen. Podesłałem ten film paru tam osobom i już dostałem pytania, dlaczego nie polecam medytacji. No właśnie, jak to trudno nieraz zrozumieć te wszystkie słowa. Może nie to, że nie polecam medytacji. Ja ostrzegam przed medytacją, ponieważ źle wykonywana może przynieść naprawdę duże szkody. Kiedy jest wykonywana poprawnie, jest niesamowitą sprawą i o tym mówię na filmie, który pewno już właśnie oglądaliście, bo ten ma być dopiero następnym. No i właśnie tak, medytacja ma bardzo dużo takich zalet. W zasadzie sama w sobie jest taką zaletą, drogą, nie? I o tym mówię na tym filmie. Ale też nieumiejętnie stosowana na siłę może przynieść naprawdę dużo problemów. Ja sam z tym miałem olbrzymi kłopot i wylądowałem w szpitalu. Opowiadałem to chyba na którymś filmie. Na pewno gdzieś to tam pisałem. Po prostu słyszałem od nauczycieli, że mam utrzymywać uważność, że mam utrzymywać świadomość. I chciałem w tym być bardzo gorliwy. Byłem w tym bardzo gorliwy. No ale właśnie, źle pojmowałem te słowa. Ponieważ te słowa źle zrozumiane mogą właśnie doprowadzić do takiego stanu, w którym będziesz w ciągłej aktywności. O co tutaj chodzi? Kiedy słyszysz takie słowa, że masz utrzymywać świadomość, nie? To tak naprawdę to jest dopiero pierwszy krok do tego, aby jak gdyby zobaczyć, czym jest ta medytacja, nie? To jest taki moment, w którym patrzysz się sam na siebie i przywołujesz się do pewnego rodzaju uważności. Kiedy wychodzisz z tego, co robisz, z tego, co myślisz, o czym myślisz, nie? Z jakiegoś wkręcenia, czy to z jakichś schiz, czy z jakichś zmartwień, czy z jakiejś wkrętki umysłu. Wychodzisz do tego stanu takiego, niektórzy nazywają to superego, nie? Czyli tego postrzegania siebie samego, nie? Że człowiek ma taką możliwość, żeby obserwował siebie sam. Do takiej samoobserwacji, nie? Ale to jest aktywność umysłu. To jest ego, to jest ja, które chce się oświecić. I i tu jest to niezrozumienie. To jest moment, w którym masz zobaczyć, że gdzieś się wkręciłeś. To jest moment, w którym widzisz tego Mustanga, o którym mówię na poprzednim filmie, nie? W którym widzisz umysł, w którym widzisz, jak on się wkręca. Ale potem bardzo delikatnie musisz się jak gdyby umieć obchodzić z tym Mustangiem, żeby go umieć oswoić. Zatem ten stan, który jest taką samoświadomością, to jest taki jak gdyby pierwszy krok do medytacji. No i cóż, w momencie, kiedy cały czas utrzymujesz ten stan, to jest ten problem, że jesteś cały czas w olbrzymiej aktywności umysłu. No jak długo możesz utrzymywać ten stan? No w zasadzie mi się udało utrzymywać tak długo, że w końcu mnie wywieźli do szpitala z takim stanem przedzawałowym, ponieważ umysł już był tak zmęczony, a ja cały czas na siłę utrzymywałem świadomość, nie? Bo tak zrozumiałem te słowa. Jak odpuścić? No właśnie, to jest ten problem. Jak tutaj odpuścić?
Bo to jest pierwszy ten krok, kiedy przychodzi samoświadomość, że a, gdzieś się wkręciłem, ten stan taki ocknięcia, nie? Że się gdzieś wkręciłem w jakieś myśli, w jakąś taką no niezależnie od stanu, w jakim jesteś, już nawet nie chcę tego nazywać, bo tych stanów jest bez liku, po prostu jeśli widzisz, że jesteś w umyśle, nie? Jeśli się orientujesz, jeśli przychodzi to zorientowanie. Chodzi o to, żeby potem umieć to odpuścić. I tutaj jest ten problem i no właśnie, tutaj mam taką pomoc techniczną. Chciałbym wam wytłumaczyć może na takim przykładzie, ponieważ ludzie na przykład próbują się uczyć grać na jakimś instrumencie i mogą to robić z pozycji siły. I to jest ten problem, kiedy w szczególności no, dzieciaki, kiedy młode dzieciaki są przymuszane przez swoich rodziców do tego, żeby uczyły grać na jakimś instrumencie. Ja byłem wielokrotnie na koncercie mojego takiego znajomego, który jest wirtuozem gitary klasycznej. Widziałem te biedne dzieciaki w pierwszych rzędach, które po 15, 20, 30 minutach pytały się rodziców, jak długo jeszcze, nie? No więc właśnie, to jest kwestia miłości, zainteresowania. Więc możesz starać się wykonywać to na siłę. Możesz sobie zrobić taki kierat i możesz powiedzieć, ok, wstaję rano i od którejś godziny do którejś będę się tam uczył grać na gitarze, nie? Mam przećwiczyć to, tamto, jakieś skale i tak dalej, nie? Patrzysz na zegarek, ile ci jeszcze zostało, nie? No i to jest niestety zła droga. Z jednej strony wydaje się, że idziemy, no, że jest jakiś progres w tym wszystkim, nie? Ale z drugiej strony budujesz, no, raz, jeśli chodzi w ogóle o sam instrument, taką niechęć do tego. Dzieci często, no, mnie rodzice namawiali do tego, żebym pływał jako młody chłopaczek i tam gdzieś, już nie pamiętam, w drugiej klasie szkoły podstawowej chyba byłem jakoś tak mniej więcej chyba w drugiej klasie byłem no takim taką juniorem szykowanym na zawodnika i pływałem bardzo długo na stadion, tutaj na basenie Legii już go nie ma. Teraz tam stadion jest wybudowany piłki nożnej. Tam kiedyś był basen, na tym basenie pływałem. I no cóż, pływam dobrze. Nawet bym powiedział, że bardzo dobrze, ale nie lubię pływać. Nie lubię pływać. No i właśnie, i tak samo jest z instrumentem. Że fajnie jest, kiedy po prostu umiesz rozbudować w sobie taką naturalną miłość do tego, że bierzesz to urządzenie, ten instrument po prostu z frajdą, nie? A nie, że ojej, znowu muszę. I grasz z tego powodu, że masz przyjemność, a nie żeby odnieść jakiś progres czy jakiś sukces, nie? I z medytacją jest identycznie. I tutaj tak naprawdę nie mam dla ciebie, nie mam dla was jakiejś takiej rady złotej, jak można rozbudzić w sobie tą frajdę, tą ciekawość, tą miłość do medytacji. Dlatego często z wami się żegnam z fartem. No, bo nie chcę tak jak gdyby no mistycznie do tego podchodzić, nie, ale no to takie jest trochę mistyczne słowo, ale to jest kwestią łaski tak naprawdę, nie?
To jest kwestią szczęścia. Dlatego żegnam się z wami tym powiedzeniem z fartem, abyś miał tego farta, abyś potrafił odnaleźć w tym, no właśnie, taką największą miłość. Ja kiedyś taką miłość czułem do fotografii, dopóki nie pojawiły się aparaty cyfrowe, a w zasadzie dopóki nie weszły na dobre na rynek. I ta fotografia się trochę zmieniła. I dla mnie nie było różnicy, czy jestem w pracy, czy ja fotografuję dla siebie. Ja z aparatem fotograficznym ja się nie rozstawałem. Nie wychodziłem z domu nawet śmieci wyrzucić bez aparatu fotograficznego. Gdziekolwiek nie szedłem, byłem z aparatem fotograficznym i czasu spędzanego z nim nie dzieliłem na pracę i na czas prywatny. Po prostu uwielbiałem fotografować, nie? Stąd też wziąłem dzisiaj takie narzędzie, żeby wam pokazać. Jakieś tam krótkie brzdąkanie wam wrzucę. Ale no właśnie, jak w sobie rozbudzić pasję? Pasję, no nie wiem, czy to jest dobre słowo. Miłość. No ale miłość też jest z takim słowem bardzo mylnym. Po prostu taką takie straszne zaciekawienie, taką radość, nie wiem, jak to oddać słowami, ale dla mnie medytacja na początku, no to się wszystko zmieniało. Na początku to był kierat właśnie. Miałem takie wyobrażenia, że no właśnie, że cierpię bardzo. Jak wiecie, na tyle miałem tych cierpień, że zacząłem korzystać z alkoholu. Potem się okazało, że to jest ślepa droga. Zostawiłem alkohol, ale cierpienie pozostało, nie? A nie chciałem cierpieć. Strasznie, strasznie cierpiałem. No i powiedziano mi, że jest coś takiego jak medytacja, nie? No i to dla mnie była taka szansa. Szansa, żeby z tego cierpienia wyjść. I byłem bardzo w tym ambitny. Byłem bardzo ambitny, bardzo gorliwy, ale nie miałem do tego miłości. To było dla mnie kieratem. To siedzenie przez nieraz wiele godzin codziennie. Ból nóg, nuda. Nie miałem takiego jakiegoś fajnego nauczyciela, który by mi wskazał właśnie na takie drobne sprawy, nie? Co robić, jak przychodzi nuda? Co robić, jak przychodzi ból? Po prostu byłem sam z tym i sam to wszystko odkrywałem. Dlatego, cóż, ja nikogo na medytację nie namawiam, ponieważ wiem, że ktoś, kto jest z medytacją pozostawiony samemu sobie, może narobić sobie dużo krzywdy. Też nie chcę was jakoś, nie wiem, zniechęcać do medytacji. Ja w zasadzie nazywam to pracuję, no okej, tak to nazwijmy. Ja w zasadzie pracuję z ludźmi, którzy są już na tej drodze, nie? To jest ich decyzja, że się na niej znaleźli. I pracuję z takimi ludźmi przeważnie, którzy się na tej drodze pogubili. No cóż, jeśli się nie pogubiłeś na tej drodze, to nie potrzebujesz żadnego nauczyciela, nie? Żadnego pomocnika, żadnego drogowskazu, nie? Idziesz po prostu z tą medytacją sam. No właśnie, ale jak iść, kiedy robi się ciężko, kiedy robi się trudno i tak naprawdę nie masz nikogo. Dlatego jeśli już się znalazłeś na tej drodze, no to chciałbym powiedzieć o tej ważnej rzeczy, o tej no, miłości. Miłość, taka oklepana nazwa. Sam w poprzednim filmie się trochę z niej nabijam, nie? No ale jak się w czymś zakochać, nie?
Jak się można zakochać w matematyce, jakiej nienawidzisz, albo w chemii, nie? Albo w języku polskim, jeśli masz umysł ścisły. Nie chodzi tylko o cierpienie, które motywuje cię do tej medytacji. Chodzi o to, że kiedy na tej drodze robi ci się trudno z tym, żebyś bardzo delikatnie zaczął do tego podchodzić. Nie robił sobie z tego jakiejś takiej drogi kieratu. Nie napinał się. Bardzo luźno do tego podchodził. Żebyś postarał się odnaleźć w tym relaks. Rozluźnienie. Pozwól sobie zasnąć. Ja wiem, że mistrzowie Zen by mnie teraz strasznie skrytykowali, nie? Bo oni tam mocno wszyscy, tacy żołnierze, nie? Tacy żołnierze. No właśnie, ale ilu na tej drodze poległo? Także, no cóż, w zasadzie, jeśli bym w tej chwili skończył, to tak trochę was bym zostawił bez wskazówki. Ja, grając na gitarze, ja mam z tego frajdę. Absolutnie nie mam talentu do tego, nie mam predyspozycji do tego, żeby grać na gitarze. Nawet nie oceniam, jak mi to idzie, ale po prostu mam z tego frajdę. Z tego, że ją biorę do ręki. Lubię w ogóle ten instrument, ten konkretny. Lubię go dotykać, lubię go trzymać, nie? Lubię na nim brzdąkać. I no, może tutaj mnie akurat to nie dotyczy, nie? Ale jeśli jesteś w takim momencie, nie? O którym teraz mówię, nie zrób z tego instrumentu, czy może z gry na gitarze, nie? Nie zrób jakiejś takiej drogi, na której coś masz osiągnąć. Że masz być gitarzystą, jeszcze do tego sławnym gitarzystą, nie? A najlepszym. Nie. Po prostu musisz się w tym zakochać. Jak? Nie bardzo wiem. Poprzez obcowanie, poprzez doświadczanie. No ale są takie osoby, które po prostu nie będą tego lubiły i będzie im trudno zakochać się w tej gitarze, nie? W tym, żeby ją do ręki brać, cieszyć się, że wydaje jakieś odgłosy. No i cóż, może medytacja dla tych osób nie jest wskazana. Nie wiem, nie znam wszystkich odpowiedzi. Uważajcie, naprawdę uważajcie, bo medytacją jest, medytacja jest fajna. Kapitalna sprawa. Ponieważ możesz opanować tego rumaka i umysł, nie? I możesz uczynić, że on będzie tobie posłuszny, że będziecie jednym i to jest niesamowita rzecz. Po prostu czujesz wtedy spokój, nie? Ale jeśli będziesz to robił na siłę, to wtedy tylko na tej drodze doznasz destrukcji. I nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale może medytacja nie jest dla wszystkich. Dlatego ja ludzi na medytację nie namawiam. Ponieważ można sobie nią narobić wiele, wiele, wiele krzywdy. Zatem uważajcie bardzo. Starajcie się być w tym delikatni. Starajcie się odnaleźć w tym relaks. Spokój. A może z czasem wtedy przyjdzie miłość, ciekawość, uwielbienie.
To taki kochanek. Fantastyczny kochanek, który cały czas może być z Tobą. Niesamowita rzecz. Zatem z fartem, kochanie.